bardziej orzechowy i pełny. Po 20 dniach konsystencja jest bardziej gęsta i kremowa, pojawia się także owocowy posmak. Podczas opiekania smak syra nabiera intensywności. Opiekany croton jest do tego kuszy i sełatki szebru popularny w całej Francji. Jeśli ser pozostawi się do dalszego dojrzewania, skrypy pokryje niebiesko-szara pleśń, a jego miąższ wyschnie. W rezultacie powstaje mały, twardy, ciemnoszary, płaski krążek, zasługujący na swą nazwę. Croton de Chavignon, czyli końskie łajno. Bida. Miąższ ma wówczas owocowy, gorzki smak. Głównie sprzedaje się młody ser croton. No już, wyłącz teraz. No to już wszystko wiemy.